Czy wyobrażaliście sobie kiedyś osobę uzależnioną od selfie? Uwielbiam robić selfie. Nie robię ich tak dużo, bo nie jestem tak uzależniona. Ile razy dziennie? Około 30. Oj, lustro? No dobra. Od dziecka robię selfie. Nie ukrywam, że jestem w tym dobra. Widzę, że znasz się na selfie. Czy nie zechciałabyś może pokazać nam, jak je zrobić? Oczywiście. Sposób pierwszy. Wykorzystaj cokolwiek masz. Miotłę, grabie, szpadel. Dziwne, ale chyba chcesz zrobić ciekawe zdjęcie, prawda? When I was younger, younger than I'm now. Spoko, masz już fajny kadr, ale nie dosięgasz do telefonu. Dobrze. Wcale nie. Jak podłączysz słuchawki do telefonu, to możesz używać przycisku głośności jako klikacza. Teraz możesz robić zdjęcia z innej perspektywy niż zwykle. Sposób drugi. Ruszaj się. Weź deskę. Idź na trampolinę. Pójdź na huśtawkę. Zrób zdjęcie. Tło za tobą rozmarzy się i będziesz wyglądać ostro, jak ten nóż. Co jest? Ty miałeś cały czas ze sobą nóż? Sposób trzeci. Niech ci odbija! No to już wiemy, dlaczego jesteś taka dobra w robieniu selfie. Niech ci odbija świat w lustrze. Możesz robić sobie zdjęcia we wszystkim, czy możesz się przejrzeć. W oknie, w starej wannie na dworze, w garnku. Mam nadzieję, że moje porady wam się przydadzą, a szczególnie w konkursie Fanty na selfie. Także czekajcie, czekajcie! Najpierw teleportacja. Zasady konkursu wyglądają następująco. Wklejacie na swojego Instagrama zdjęcie lub filmik z wykorzystaniem puszki Fanty. Są naprawdę różne rodzaje, jakieś całuski, kokardki, głośniki, słuchawki, także możecie kreatywnie zrobić zdjęcie, różne pomysły, różne rodzaje. Konkurs trwa do 11 października, a co środę mamy wygranego. Do wygrania są super nagrody, kamery GoPro, deski Fanty i takie sticky selfie do kamery. Także jeśli czegoś zapomnieliście, jakieś zasady, wszystko jest w opisie. Link do konkursu, zapraszam. Tylko nie zapomnijcie dodać hashtag FantaSelfie. Także czekam na filmiki i zdjęcia na waszych profilach na Instagramie. No to chyba wszystko. Miłego selfowania!